10 najpiękniejszych miejsc na świecie. Numer 10. Plaża Whitehaven na wyspie White Sunday, Australia. Whitehaven to największa wyspa archipelagu 74 wysp White Sundays w stanie Queensland na wschodzie Australii. Od lat uznawana za jedną z najpiękniejszych plaż na świecie. Plaża rozciąga się na długości 7 km. Jest wyłożona białym i drobnym piaskiem, który w prawie 99% składa się z krzemionki. Whitehaven jest otoczona krystalicznie czystą wodą, w której widać ryby i inne stwory morskie. Nie bez powodu plażę nazwano Whitehaven. White, czyli po angielsku znaczy białe, a heaven – przystań. Numer 9. Marmurowa jaskinia i jezioro General Carrera w Patagonii, Argentyna i Chile. Jezioro General Carrera leży na granicy Chile i Argentyny. Zasilane jest wodami rzek mających swe źródła w lodowcach patagońskich And. Zostało utworzone przez lodowiec, podobnie jak formacje skalne wystające z wody. Taka polodowcowa woda pozostaje delikatnie mętna i dzięki swojej nietypowej strukturze powoduje załamywanie się niebieskiej części światła słonecznego, nadający jej niesamowity błękitny kolor. Jaskinie są już jednak wytworem wód tego dużego jeziora, które wypłukiwały marmur przez ponad 6000 lat. Właśnie taki jest szacowany przez naukowców wiek jaskiń. Przez cały ten czas poziom wód w akwenie zmieniał się i dopiero stosunkowo niedawno uzyskał aktualny poziom. Zespół szaro-błękitnych jaskiń na polodowcowym jeziorze General Carrera powstał w wyniku procesów erozji wodnej marmuru. Natomiast rejon, w którym są położone, to największe na świecie złoża tej skały. Numer 8. Jeziora powulkaniczne Kelimutu na wyspie Flores w Indonezji. Park Narodowy Kelimutu na wyspie Flores w Indonezji jest jedną z największych atrakcji turystycznych tego kraju ze względu na mierzący 1690 metrów nad poziomem morza masyw wulkaniczny Kelimutu, w którym znajdują się trzy różnokolorowe jeziora, zmieniające swoją barwę i uznawane za miejsce spoczynku martwych dusz. Kelimutu oznacza wrzące jezioro, co zawdzięcza podwodnym fumarolom. To również wydzielające się gazy i zachodzące na ich skutek w skałach i wodzie reakcje chemiczne prawdopodobnie sprawiają, że tutejsze jeziora mają różny kolor, chociaż znajdują się na tym samym szczycie. Co więcej, geologowie głowią się, dlaczego jeziora Kelimutu zmieniają barwę w sposób zupełnie nieprzewidywalny. Raz są błękitne, czasem zielone lub czarne, a kiedy indziej brązowe, białe lub czerwone. Najbardziej na zachód położone jezioro nosi nazwę Tivuata, środkowe Tivunuva Murikofai, a wschodnie Tivuata Polo. Numer 7. Jaskinia robaczków świętojańskich w Waitomo w Nowej Zelandii. Tajemnicza jaskinia robaczków świętojańskich położona na Wyspie Północnej po raz pierwszy odkryta została w 1800 roku przez wodza Maorysów, grupy etnicznej, która jako pierwsza dotarła do brzegów Nowej Zelandii. W głąb jaskini spływa się łodzią wśród szumu podziemnych wodospadów i wszechobecnych ciemności. Podziemie jest domem nietypowego gatunku muszki, której larwy emitują niebieskie światło, jak i produkują fosforyzujące pajęczyny, których blask wabi ku zgubie mniejsze robaczki. Numer 6. Wyspa Wielkanocna w Chile. Wyspa Wielkanocna to najdalej położona od ludzkich osiedli zamieszkała wyspa świata pochodzenia wulkanicznego o trójkątnym kształcie. Największą atrakcją są tutaj słynne posągi Moai, mierzące od 6 do 21 metrów wysokości, z których najcięższy waży około 270 ton. Na wyspie jest 887 posągów. Inną tutejszą atrakcją jest wygasły wulkan Ranakau oraz położona obok wioska Orongo z owalnymi, kamiennymi domami. Numer 5. Zhangye Dangxia Landform Geological Park w Chinach. Geological Park to park geologiczny znajdujący się w Chinach, w którego w skład wchodzą niezwykłe tęczowe formacje skalne. Ten niesamowity park geologiczny usytuowany jest w północnej części państwa chińskiego w
prowincji Gansu, w niewielkiej odległości od miasta Zhanye. Cały obszar zajmuje powierzchnię 510 km kwadratowych i zlokalizowany jest na północnym pogórzu pasma Qilianshan. Okolice znajdujące się zaledwie 30 km od Zhanye stanowią najchętniej odwiedzaną przez turystów część parku, co wpływa bezpośrednio na fakt wysoce rozwiniętej infrastruktury turystycznej na tym terenie. Numer 4. Kapadocja w Turcji. Jest to kraina położona w środkowej części Anatolii, a jej granice nie są ostro zdefiniowane, ponieważ nie jest ona pojęciem administracyjnym, a raczej wynikającym z tradycji i odmienności krajobrazowej regionu. Obejmuje teren około 600 km kwadratowych. Kapadocja znana jest przede wszystkim z charakterystycznych form tufowych oraz domów i klasztorów wykutych w powulkanicznych skałach, znajdujących się na terenie Parku Narodowego Göreme, wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ten księżycowy krajobraz od wieków zastanawia i zachwyca wszystkich, dla których Turcja to nie tylko plaże i pełne turystów kurorty. Najsłynniejszym z cudów natury w Turcji, i to zdecydowanie ze słusznych powodów, jest Kapadocja. Nazwa Kapadocji wywodzi się prawdopodobnie z języka perskiego i oznacza krainę pięknych koni. Kapadocja została ukształtowana około 60 milionów lat temu przez aktywność otaczających ją trzech wulkanów o nazwach Erciyes, Hasan oraz Golu. Na liście najważniejszych atrakcji turystycznych Kapadocji znajdują się podziemne miasta, w których miejscowa ludność przez wieki chroniła się przed najazdami i prześladowaniami. Do najbardziej znanych zalicza się Kaymakli i Derinkuyu, ale jest ich o wiele więcej, na przykład w Atigul. Prawdopodobnie nie wszystkie zostały jeszcze odkryte. Numer 3. Wielki kanion Colorado w Arizonie w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone mogą się pochwalić wieloma niewiarygodnymi pomnikami przyrody. Jednym z nich, znanym na całym świecie, jest Wielki Kanion. Pomnik przyrody żłobiony przez miliony lat przez rzekę Colorado. Został on uznany za jeden z 7 naturalnych cudów świata. Co roku odwiedza go prawie 5 milionów turystów. Wielki Kanion znajduje się na północnym zachodzie półpustynnego stanu Arizona w południowej części USA. Jest on rozciągnięty wzdłuż rzeki Colorado na dystansie 446 km pomiędzy ujściem rzeki Paria a skałami Grand Wash graniczącymi ze stanem Nevada. W odległości pomiędzy zboczami kanionu sięgają od 0,2 km do 30 km, co miejscami uniemożliwia połączenie ich mostem. W efekcie droga pomiędzy przeciwległymi punktami może dochodzić do kilkuset kilometrów. Głębokość tego niewiarygodnego cudu ocenia się na około 1,5 do prawie 2 km. Cały teren objęty jest przez Park Narodowy Wielkiego Kanionu, posiadający ponad 495 tysięcy hektarów pełnych stepów, szczytów, jaskiń, wodospadów oraz innych elementów krajobrazowych. Numer 2. Piramidy w Gizie, Egipt. 8 km od Kairu w Gizie, ponad pustynnymi obszarami oraz kompleksem mniejszych piramid i grobowców górują trzy wielkie piramidy. Nieopodal wznosi się ogromny posąg Sfinksa. Te cuda starożytnego świata przetrwały blisko 5000 lat, ale dopiero od XIX wieku archeolodzy zaczęli zbierać informacje dotyczące ich powstania. Miasteczko Giza położone jest w Delcie Nilu, na obszarze stanowiącym niegdyś granicę pomiędzy górnym a dolnym Egiptem. Około 2925 roku przed naszą erą, gdy oba te królestwa zostały zjednoczone, stolicą Nowego Egiptu stało się położone na zachodnim brzegu Nilu Memfis. Przez prawie 3000 lat stanowiło siedzibę faraonów, których 30 dynastii rządziło Egiptem. Wielkie piramidy w Gizie zostały wzniesione za czasów 4 dynastii. Największa z nich, grobowiec faraona Cheopsa, powstała jako pierwsza. Piramida stojąca po środku, zbudowana jako druga, jest nieco mniejsza i należy do syna Cheopsa, Chefrena. Trzecia, znacznie mniejsza, jest piramidą faraona Mykerinosa, wnuka Cheopsa. Numer 1. Machu Picchu, Peru. 24 lipca 1911 roku archeolog Hirama Bingama pośród gór i dżungli ujrzał opustoszałe miasto. Początkowo twierdził, że odkrył Vilcabamba, ostatnią stolicę Inków, jednak później tę tezę obalono.
Odkrywca nadał miastu nazwę Machu Picchu, co w języku Quechua oznacza stary szczyt i jest nawiązaniem do Huayna Picchu, młodego szczytu. Peruwiańskie miasto ma powierzchnię 5 km2. Położone na jednym z grzbietów Andach, rozciąga się na wysokości od 2090 do 2400 metrów nad poziomem morza. Z trzech stron otacza je rzeka Urubamba, a z czwartej osłania Huayna Picchu. Jego trudno dostępne położenie sprawiło, że hiszpańscy kolonizatorzy nigdy go nie zdobyli. Machu Picchu to najpiękniejsze, a zarazem najbardziej tajemnicze miasto świata. Mimo badań prowadzonych od wielu lat, naukowcy nadal nie potrafią odpowiedzieć na wiele pytań. Według nich miasto zostało wybudowane w XV wieku, a opuszczone zaledwie 100 lat później, około 1535 roku. Jego władcą był Pachacuti, IX z kolei król Inków. Prawdopodobnie liczyło około 1000 mieszkańców. Składało się z dwóch części, wiejskiej i miejskiej. W wiejskiej znajdowały się pola uprawne, które nawadniano specjalnym systemem kanałów. W miejskiej części mieściły się pałace, świątynie i domy mieszkalne. Wszystko to zbudowane było z białego granitu i wkomponowane w górskie otoczenie. Jednym z najciekawszych elementów architektonicznych są schody, liczące 1200 stopni. Zapewniały one wewnętrzną komunikację na różnych poziomach miasta. W niższej części miasta po drugiej stronie przełęczy znajdowała się świątynia, w której mieszkał władca. Wyższe partie Machu Picchu zarezerwowane były dla kapłanów. Tam też znajdowało się obserwatorium, słoneczna wieża czy świątynia trzech okien. To wszystko służyło kultowi słońca, które dla Inków było największym bóstwem. W 1983 roku Machu Picchu zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W 2007 roku ruiny miasta zostały ogłoszone jednym z 7 cudów świata. I tym oto sposobem dolecieliśmy do końca naszego materiału. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, a jak nie, to w dół. Zachęcam również do zasubskrybowania naszego kanału oraz kliknięciu w dzwoneczek, tak aby nie ominęły Was żadne nowości z naszej strony. Jeszcze raz dziękuję, cześć!